Witajcie, ogrodniczki i ogrodnicy. Połowa marca. Czas zobaczyć, jak się mają sztobry derenia, które przygotowałem i zadołowałem w grudniu. Przyszedł czas zrobić z nich normalne sadzonki, takie w ziemi, no lub doniczkach, jeśli nie ma dla nich miejsca docelowego. Idę zobaczyć. Pamiętacie na pewno, kiedy pobierałem sadzonki i umieszczałem je w donicy, aby przynieść ją tu i zakopać oraz zaznaczyć miejsce. Widzieliście to? Gdybym tak chciał, pewno by mi nie wyszło. No ale natura rządzi się własnymi prawami, choć ja to jednak wykorzystam. Robota będzie brudna, więc mam dzisiaj rękawiczki. Skarb wyjęty, to teraz sprawdzę, jak sztobry przetrwały zimę i ile będę mieć sadzonek. Nie mam jeszcze miejsca dla nich, nawet nie wiem, czy wszystkie znajdą miejsce w tym ogrodzie i podejrzewam, że nie. Więc dlatego przygotowałem doniczki i ziemię, w której posadzę derenie. Najpierw przyjrzę się temu znacznikowi, który spłatał figla i zaczął rosnąć. Te malutkie kropeczki, które tutaj widzicie, to zaczątki korzeni. No, podobnie może być także i przy sztobrach, ale tego posadzę bezpośrednio w ogrodzie, a później przytnę tak nad trzecim pokiem, żeby się za bardzo nie męczył, tylko skupił na wytwarzaniu bryły korzeniowej. No to pokażcie się, maluchy. Sztobry po zimowaniu wcale nie muszą mieć wielkich korzeni. To, co tu widzicie, jest tym, czego oczekiwałem. A dowodem na to, że wszystko jest w porządku, jest właśnie zielony kolor pędów, czyli nie zgniły, nie uschły, są dobre. No więc pewno niektórzy z Was zastanawiają się, po co to robić? Otóż po to, aby ta końcówka pędu się zasklepiła, wytworzył tak zwany kallus i wytworzyły zaczątki korzeni. Po to się to robi. Mam 6 sadzonek, więc 2 doniczki mi wystarczą. Do sadzenia można wykorzystać ziemię liściową albo kompost. A kto ma zwykłą ziemię, tak jak ja, może wzbogacić ją właśnie domieszką kompostu lub obornikiem granulowanym. Ja tej mam trochę mało, muszę sobie jeszcze wziąć worek. Przy sadzeniu roślin nie stosujcie nawozów mineralnych, bo utrudnicie ukorzenianie się. Jedynymi nawozami, których można tutaj użyć teraz, to nawóz długodziałający albo właśnie obornik, jaki ja stosuję. Można sypać, tym się nie przenawozi. Do jednej doniczki wsadzę 3 sztobry. Wiem, gdzie dół, a gdzie góra, bo u dołu jest płasko, a u góry pod skosem. Poza tym na dole jest kallus, a na górze go nie ma. Sztobry posadzone, sadzonki zrobione. Wystawię je w zaciszne miejsce do ogrodu.
mając już złe doświadczenie z kilkoma hortensjami, te sadzonki od razu zabezpieczę przed ślimakami. Jak mi te cholery zjedzą 3 listki z krzewu, to nic się nie stanie, ale jak mi zjadły 3, czyli wszystkie z sadzonki, to miałem po roślince. Prawdopodobnie pod koniec lata zostaną posadzone na miejsca stałe, ale najpierw muszą nabrać siły i listków. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Proszę o lajki, zachęcam do subskrypcji. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Ale mi zaschło! Nie próbujcie tego w domu.